posso rubare qualche minuto? Oh, buongiorno. Buongiorno. Vedere le novità. Per vedere le novità. Allora. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jeśli nie znacie, to jest Pan odpowiedzialny za sukces Raimondiego w Polsce. Co ten sukces? Co w tym roku Raimondi nowego zaprezentował, dlaczego to jest znowu coś fajnego, coś niesamowitego, coś czego nie ma w imieniu. Przejdźmy do tego, co uważam, że jest najlepsze. To jest druga wersja maszyny do cięcia, w zasadzie trzecia. To jest Razor, czyli tak zwany już w tej chwili wersja pierwsza, a to jest wersja druga Razor. To jest ta wersja po przemianie z tego klocka. Tego. Tak, z free cut. Tak. A to już jest jak gdyby trzecia wersja, gdzie jest tutaj. Troszkę się różni, na pewno jak... Inny profil jest. Troszkę masywniejszy profil, natomiast wagowo jest to to samo. Aha. Druga rzecz, bardzo istotna, zmienił się wózeczek. Tutaj łożyska były zewnętrzne. Po obu stronach kółeczka tytanowego są łożyska. Tutaj nowy test MK2. Łożysko jest wewnętrzne. Działa to troszeczkę inaczej. W tym przypadku mieliśmy sprężynę. W tym przypadku nie mamy sprężyny. Czyli jedyne, co reguluje docisk ludzkiej dłoni. Tak. Natomiast... I możemy to regulować. W tej chwili od razu sobie przetniemy, żeby zobaczyć, jak to się... Zmieniło się też przy sapie, ale to na końcu pokażę. To trzeba... Wsteczne, jedziemy. Troszeczkę inaczej się prowadzi niż poprzednia wersja. Kwestia chyba przyzwyczajenia. I sam moment łamania dokładnie tak samo jak... Następne. Chodźmy do czasu się odpowiednie dane. To jest taka ciekawostka. Zawsze jeżeli się tnie różne rzeczy, jest problem, żeby nie pociąć stołu.
To jest im specjalny kust pila, które pozwalają bez zastanawiania się. Aha, czy nawet jak wjadę na to, to... się ominie, nie ma z tym papa. Gadżet, ja to przydam. No w tej chwili cała masa tych systemów wypowiedziowania jest troszeczkę zmieniana. W zasadzie jedna najistotniejsza rzecz. Oczywiście tradycyjnie. Klasyka. Klasyka, czyli system klinowy, system nakrętek. Zmieniły się kolory, żeby ustalać szerokości fug. Natomiast to, co jest najistotniejsze w tej chwili, to jest tak zwany system ratunkowy. Czyli jeżeli nam się próbka urwie, źle żeśmy zacisnęli, zawsze w tej chwili możemy uratować. Jest to coś takiego, wkładamy i zaczynamy ratować. I sprawa jest uratowana. Także to jest ta taka różnica, to jest, tego się już nie wyjmuje, to się wykopuje. Tak jak normalnie, tak jak standardowe. To było w zeszłym roku pokazane. Tak, oczywiście jest to standard. No, uważam, że to jest wtedy, jeżeli się bardzo dużo... Jakieś inwestycje tego typu rzeczy. Tak, jest to bardzo przydatne, żeby sobie nie uszkodzić rąk. Przysadki już były, natomiast przejdziemy do następnego stędu, ponieważ w tej chwili bardzo dużo sprzedaje się, tak jak tutaj widzimy po prawej stronie, grubych płyt na takich podstawkach. Tak. Ale żeby to przenieść, robi się problem. Oczywiście maszyny do cięcia są już od wielu lat problemy. Natomiast kwestia przenoszenia. Tutaj widzimy, chłopaki będą używać systemu na pompę. O, i teraz to zasysam i teraz mogą we dwóch podążyć. Używa to się nawet nie w 3 cm, tylko 5-6 cm, bo takie też już są produkcje. I dlatego jest to w ten sposób. Jest to dość prosta maszyna, stosunkowo tania, ale bardzo skuteczna. Tam z tyłu jest... Mniejszy model. Jest to tutaj to, co w tej chwili... Jest to maszyna, w zasadzie urządzenie na przyssawce pojedynczej, najprostsza, natomiast jest wyposażona w nosidełka, żeby nie trzeba było wszystko. Nie mam. W zasadzie. Skąd bierzecie pomysły na takie rzeczy? Co roku coś nowego widzę. To jest normalnie. Co roku coś nowego. A tu jeszcze widzę taka rączka, tak? Nakładam. To już jest dość wiekowe rozwiązanie. Natomiast, no cóż, w tej chwili płytki są coraz cięższe. I jeszcze mi dało. Ja też widzę na po producentach, jak tutaj z niektórymi pracuję, to praktycznie każda kolekcja ma 2 cm w standardzie. No. No tego się już maszynką ręczną raczej nie da chociaż mimo, że ktoś ma maszynkę ręczną, próbuje, no i to jest tak, to jest ekwizor. Albo się uda, albo się nie uda. Maszyna elektryczna wchodzenie w ogóle, informacyjne.